Cześć, z tej strony Femeber, witam was w kolejnym odcinku z gry do Autosport. Lecimy dalej, sezon 18 już. Naszym starym, dobrym Mercedesem. Tak, musimy się niestety postarać. Pierwsze dwa wyścigi nie poszły mi najlepiej. Jaka szmata niedomyta. Cztery okrążenia. Jedź, jedź, bo widzę, że masz, kurde, jakieś parcie. Nie wiem, do kibla ci się chce, kurde, czy co? Jasny gwint, tak mnie wywaliło. Dobra, muszę ogarnąć tor. Się skupić, bo już trzy razy tylko mogę cofnąć. Pozycja 13, czyli tragedia. Poszło. Czas na drugie okrążenie. Dotrzymujesz kroku konkurencji. Kurde, powiem, przedać trzeba coś. Ósma. Holy shit. Dobrze. Nie najgorzej. Pozycja siódma, come on. Znowu, kurde, zostanę z niczym. Dobrze, dobrze, że go zamknąłem, bo inaczej jeszcze mógłby mi się wyrwać do przodu. Teraz na ten zakręt muszę uważać i pełna moc. Goń, żółtka, goń. Zaliczasz najszybsze okrążenie tego wyścigu. Cholera. Postaraj się. Uwaga, tu jeszcze nie. Inny moment, na przykład teraz. Teraz tu jest taki dobry zakręt do wyprzedzania. Z kim przepadni? Rozpoczniemy teraz ostatnie okrążenie i trzeba się streścić, jeżeli chcę jeszcze zająć jakąkolwiek fajną pozycję. Tylko że te Audi są lepsze od mojego auta. Jak zresztą sami widzicie. Zaliczasz najszybsze okrążenie tego wyścigu. Dawaj! Francuz, zaraz będziesz wąchał moje spaliny. Gwarantuję ci to.
Told ya. Dobra. Power, 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 bo kurde go nie wyprzedzę, no. Tak kiepsko to widzę, żebym go wyprzedził. Zamykaj go. Jest! Tak jest! Pierwsze miejsce. Dobra robota. Udało ci się pokonać Leo Garniera i wygrać rundę. Tak trzymaj. Ależ to było wyczerpujące. Postaraj się też wygrać w następnej. Dobra, podskoczyliśmy troszkę do przodu tutaj, ale nie jest i tak najlepiej. Kolejny wyścig, 4 okrążenia, chyba zresztą nawet ten sam. Tak. Drugi wyścig na tej samej trasie zawsze mi idzie lepiej, ale zobaczymy. Nic nie jest pewne. Jasny gwint. No chyba cię Bóg opuścił. Uwaga, ktoś wypadł przed tobą z trasy. No i bardzo dobrze. Szkoda tylko, że to nie jest Nathan McCain. Ja 13 w tym samym miejscu jak w poprzednim wyścigu. Come on! Nie wygląda to najlepiej. Jak mnie zblokował chamsko. Come on, do dupy! Mogłem już być dwa auta do przodu, no. Ale knoje. Ta kara na szczęście nie trwała zbyt długo. Postarajmy się, postarajmy się, skup się. O, nie ma jak wyprzedzać. Kurde. Damn it. Tak jest, kurde. Tak to powinno wyglądać. Zgincie i przepadnijcie wszyscy. Okej, okay, dwa okrążenia zostały. Więc myślę, że spokojnie dam radę. Kurde no... Zapała. Szybciej, kurde. Strasznie mają dużą przewagę. Pan co spierdziela, no. Dobra.
Kurde, nie! Cholera, dużo straciłem na tym. Ostatnie okrążenie, postaraj się zająć pierwszą pozycję. Bitch, please, niemożliwe. Dobra, już prawie ich miałem. Więc może coś zaraz się uda zdziałać. Kurde! Za szybko. To już jest ostatnia prosta, praktycznie. Dobra, czyli pozycja druga niestety musi pozostać. No tak, pozycja druga. Świetnie, Leo Garnier pokonany. Nie jestem zadowolony, no ale... Okay. Ledwo co cię wzięli, ledwo co! Ale pozycja czwarta, cholera. Dobra. Dawajcie kolejne wyścigi, kurde. Endurance, o nie. To chyba tam gdzie się zdziera opony. Oh god, nie, nienawidzę tego. Dziesięć minut modr, dęgi i katorgi. No słuchajcie, to jest moje drugie podejście do tego najtragiczniejszego wyścigu jak do tej pory. 10 minut mordęgi szaleńczej, bardzo szybkiej jazdy na torze nie nadającym się totalnie do czegoś takiego, słuchajcie. Tak naprawdę już w pierwszym okrążeniu wykorzystałem wszystkie cofnięcia poprzednim razem. No i skończyło się tym, że musiałem powtarzać wyścig. Osiągnąć tutaj nie osiągnę nawet piątego miejsca, nawet ósmego miejsca podejrzewam, że nie osiągnę, bo jest to niewykonalne, słuchajcie. Wyścig jest bardzo trudny, a jeszcze na dodatek muszę uważać na opony, które się ścierają. Cholera. 11 miejsce, no. Właśnie to jest to, o czym mówię. Żeby to jeszcze było, no, te 8 minut, to może jeszcze. Zobaczcie poza tym, jak te boty zasuwają. Auto jest świetne, to trzeba przyznać. Super zasuwa, ale... No niestety, nie nadaje się na tę trasę. Jest wąska i strasznie... No przede wszystkim tutaj, te zakręty. Tu jest masakra. Nie wiem, jak oni mogą tak szybko jechać. Oh my god. No i właśnie. O tyle dobrze, że to auto się trzyma w miarę drogi. Cholera. I tu na tym zakręcie bardzo mnie ściąga w lewo. Starajmy się troszkę depnąć. Kurde, muszę cofnąć.
raczej go nie wyprzedzę. Aczkolwiek. Okej, jestem sprawny z wami, wybaczcie, ale jak zwykle... Jasny gwint. Jeszcze ten mnie zahaczył. A, dobrze ci tak frajerze niedomyty. Dobra, nie jest tak źle, nie odbiegamy od peletonu głównego. Ale też nie jest najlepiej. No, tempo nadają chłopaki bardzo wysokie, szybkie i tak dalej. Kurde no. Kłam się. Tak mnie pewnie zaraz wyprzedzi, no ale co poradzić. Cholera. Ajdź. Strasznie ten zjazd tutaj jest szybki i niebezpieczny. To jest zbyt wysoki poziom dla mnie. Dobra, dobra, power, power. Pełna moc. Tych odcinków, których jestem pewien, to depnę, ale gdzieś tam dalej to nie za bardzo. No właśnie o tym mówię. On tu przyhamuje, a jednak nie. Jasna cholera. O kutwa, ale lipa. O, wyjdź z tego, no. Co za oferma losu. No i właśnie to jest to. Już wszystko, wszystkie możliwości cofnięcia poszły. I za chwilę od nowa będę leciał wyścig, bo... Kierowca odpadł z wyścigu. Super, na pewno to nie jest pierwszy. Czyli ten, który jechał na pozycji pierwszej, czyli Nathan McCain prawdopodobnie. No, bo jedzie dalej, jest pierwszy. Jakiś słabiak pewnie na samym końcu odpadł i tyle. Więc nic pocieszającego dla mnie. No, piąta pozycja by mi się już uśmiechała, ale utrzymanie jej jest niemożliwe. Mam dla ciebie informacje o pozycjach kierowców. Raven West wyprzedza nas w klasyfikacji zespołów. Obecnie mają nad nami ponad 10 punktów przewagi. Bardzo przydatne informacje w tym momencie. No już myślałem, że pizdę w tę ścianę.
Jeszcze 3 minuty. Katastrofa. 3 minuty mordęczej jazdy. Ja chcę już mieć tutaj za sobą. Dobra, myślę, że to przejedziemy i będziemy kończyć. O ile to przejadę. Dwie minuty. Czemu nie dwie sekundy? Siedzi mi na ogonie zaraz, muszę pilnować się. Come on, szybciej! Z tym czasem. Raven West wyprzedza nas w klasyfikacji zespołów. Obecnie mają nad nami ponad 10 punktów przewagi. Co mnie to teraz obchodzi? Na zakrętach muszę już bardzo uważać, bo opony są już prawie że łyse. Minuta za do końca, ja pierdzielę. Odliczani dajcie, no katastrofa. Finally! Dziesięć minut tortur, naprawdę. Że ja to przeżyłem, to naprawdę. I to jeszcze podwójnie prawie, bo powtarzałem przecież wyścig. Jest. Zajmujemy czwarte miejsce w tych mistrzostwach. Oby nigdy więcej tych głupich endurance. Naprawdę. A już na pewno nie przy takiej prędkości. Także cóż, słuchajcie. W przyszłym odcinku zaczniemy od drifta. Zajmiemy się driftem, także to będzie całkiem spoko. Takie na rozluźnienie się po tym wyczynowym wyścigu, który właśnie nas. No w sensie, który teraz skończyliśmy. No, domyślam się. Także cóż, dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć!